Strzeżenie zwierząt w Parku Wrocławskim w Lubinie jest już tradycją. Dzięki temu zwierzęta lepiej znoszą ciepłe dni. Co ważne, nie jest to dla nich bolesne. W tym roku strzyżemy 4 alpaki, w tym Bezę, która będzie strzyżona po raz pierwszy w swoim życiu. Oprócz tego 3 owce olkuskie. W roli zwierzęcego fryzjera wystąpił Sylwester Barasiński. Mężczyzna od wielu lat przyjeżdża do Lubina, by wystylizować zwierzęta na wiosnę. Mężczyzna podkreśla, że najważniejsze jest to, by samemu być spokojnym podczas strzyżenia zwierząt. Bezstresowo, jak po prostu poczuję ten po prostu jakby taki nerwowy chwyt, czy tam cokolwiek, to automatycznie one już też samoczynnie zaczynają same w sobie być nerwowe i coraz więcej jest tych nerwów. Sylwester Barasiński strzyżeniem owiec zajmuje się już od 50 lat. Niektórzy mają całe ustawienie, jeden i ten sam system do strzyżenia. Ja już za długo lat strzygę, żebym po prostu się musiał ustawiać. Ja gdzie owce posadzę, sam z każdej strony mogę zaczynać, mogę strzyć. To dla mnie żaden problem jest. Jak komuś pokazuję, żeby ktoś się uczył, nie, to właśnie zaczynam też od tego, żebym wiedział, w którym miejscu ma zaczynać i zawsze do tego miejsca ma wrócić. To wtedy będzie pamiętał. Jeśli ktoś ma ochotę zająć się przerabianiem owczego runa, powinien skontaktować się z Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie. Z jednej owcy jest zazwyczaj około 4 kg runa owczego, a z barana około 5,5 kg.